Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest porozmawianie o naszym boku. Proszę pana dyrektora tutaj o przedstawienie planów na ostatni kwartał tego roku i może jeszcze na przyszły rok, jakie ma pan zamierzenia. Proszę. Witam Państwa, zaproszony gości. Proszę Państwa, członkowie komisji otrzymali wyrok dotyczący takiego ramowego programu działań GOK-u na ostatni kwartał, właściwie od września do grudnia 2012 roku. Ja może spróbuję pokrótce zestawić Państwu tę materię. Podzielone są te działania na różne sekcje i tak w sekcji i są tutaj chodzi dwa główne, jeszcze dwie główne części, zajęcia prowadzone stałe i zajęcia okolicznościowe. Jeśli chodzi o zajęcia stałe, to na tej liście prowadzonych zajęć zaplanowaliśmy zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Dorotę Waligurę. To są zajęcia m.in. przygotowujące dzieci do udziału w konkursach plastycznych. To jest o tyle istotne, że mamy doświadczenie z panią Dorotą. Wiele jej członków jej koła plastycznego zostaje laureatami konkursów plastycznych, więc jest to bardzo istotne działanie. W ramach plastyki następne działania są to prace realizowane przez panią Natalię Jastrzębską, instruktorkę ośrodka kultury. Tego jest sporo. To są między innymi animacje plastyczne dla dzieci, które będą uruchomione od 2 tygodnia października, skierowane na warsztaty dla dzieci przedszkolnych. Następnie warsztaty rękodzieła dla młodzieży, czyli klasy 4-6 oraz gimnazjum. Warsztaty rękodzieła dla dorosłych. I chcemy w tym roku uruchomić coś, co nazwaliśmy korepetycjami z plastyki i techniki, ponieważ według tych informacji, które uzyskaliśmy w szkole, takie zajęcia przydałyby się. Tutaj chcemy w związku z tym zawiązać bardzo ścisłą współpracę ze szkołą. My postanowiliśmy sformułować tego rodzaju porozumienia, że ta współpraca będzie bardzo, bardzo bliska, bardzo ścisła. Zresztą mamy także, jeśli chodzi o te kwestie związane z potrzebami dzieci szkolnych, są one zdiagnozowane i według tej diagnozy te rodzaje zajęć będziemy prowadzili. Także uruchamiamy sobotnie spotkania w dwóch świetlicach miejskich. Regularnie w miarę oczywiście możliwości związanych z warunkami technicznymi, bo jeśli się okaże na przykład w świetlicy gdzieś działa warunki, to jest po prostu za zimno na takie zajęcia, dlatego w drugim roku, to musimy się zastanowić, co z tym, jak to może wyglądać. A zatem w Gwiździe będą sobotnie spotkania dla dzieci i młodzieży, a w Kuchince także w sobotę popołudniami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tam akcja z uczestnictwa zgłosiła przede wszystkim panie, które są członkami koła gospodyń wiejskich. Następnie chcemy w grudniu uruchomić nową ofertę związaną z zajęciami, to znaczy warsztaty papieru czerpanego w formie przestrzennej i ozdobnej. W grudniu będziemy ogłaszać nabór. Będzie to oferta dla młodzieży i dla dorosłych. Następnie prowadzimy i kontynuujemy kurs fotografii cyfrowej prowadzony przez naszego instruktora. Także startuje lada dzień. Pierwsze spotkanie będzie w przyszłym tygodniu. Skierowane to jest dla młodzieży i dla dorosłych. Następna sprawa to są zajęcia związane z edukacją teatralną. Będą uruchomione, to jest pierwsze spotkanie, warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej. A jeśli chodzi o działalność w sferze muzyki, to tutaj mamy zajęcia nauki śpiewu i gry na instrumentach, zajęcia rytmiki, oczywiście próby orkiestry Lęby i Morka. A jeśli chodzi o taniec, to kontynuacja działań zespołów tanecznych Janta i Flow prowadzone
międzynarodowego Romana Fiusa, który ma uprawnienia sędziego międzynarodowego, prowadzi m.in. akademicki klub tańca na Politechnice Koszalińskiej. To były zajęcia stałe, natomiast zajęcia okazjonalne, wydarzenia, wernisaże i spotkania autorskie, z tych, które mamy zaplanowane, bo być może jeszcze ktoś tutaj dojdzie, to jest otwarte, ciągle otwarte, ale na pewno w tej chwili mamy zaplanowane następujące rzeczy. Mamy zaplanowane działania następujące. To jest kolejna działalność związana ze współpracą ze Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim. Konkurs plastyczny, właściwie dwa konkursy. Pierwszy temat to jest Świerk za kominem dla klas 4-6 i dla gimnazjum. Także myślę, że w szkole także w to zaangażujemy. Następny temat w Piernikowym Królestwie. To jest dla klas 1-3 i dla przedszkola. Mamy także kontynuację klubu Retro Art Cafe. To jest oferta dla przede wszystkim pań. Są to spotkania, w których w ramach tych spotkań odbywa się pokaz filmu i spotkania związane z rękodziełem artystycznym. Zaplanowane spotkanie drugie, które będzie się w listopadzie, jej bohaterką będzie aktualka Merlin Monroe. Oprócz tego panie na spotkaniu będą zajmowały się kaligrafią, frygorytkami, malowaniem na porcelanę. Trzecie spotkanie jeszcze swojego, a już mam, Marina Ditti, bo tak w ostatnim filmie zastanowiliśmy się i to także będą związane to spotkanie z rękodziełem. W związku z tym, że zaplanowane jest na grudzień, tutaj będzie to się otaczało wokół kwestii związanych z ozdobami świątecznymi. I tutaj w ramach tego klubu Retro Cafe podjęliśmy współpracę z Domem Kultury w Sianowie i z Miejskim Domem Kultury w Słuczku. Kolejna propozycja to są Mikołajki w kinie. Chcemy w tym roku zrobić te Mikołajki, podzielić się na cztery grupy wiekowe i cztery seanse filmowe, zaprosić na cztery seanse filmowe, ogłosić wyniki konkursu plastycznego, no i pewnie tradycyjnie poczęstować dzieci jakimś zadaczami. Chcemy także uruchomić cykl pod tytułem Włochy, kolory i smaki. Będą to zajęcia łączone z plastyczno-kulinarnym. Plastyczna część będzie realizowana w Ośrodku Kultury, natomiast ta część związana z kulinariami w restauracji Amadeusz w Ustroniu Morskim. To jest zaplanowane na albo listopad, albo grudzień, jeszcze w tej kwestii do dotarcia terminu. To jest skierowane do młodzieży szkolnej, ze szkoły podstawowej i z gimnazjum. Następna oferta, którą chcemy uruchomić, to jest klub Młodego Widza. Chcemy w sobotę po południu zapraszać dzieci i młodzież, teraz z dorosłymi oczywiście, na projekcję filmów, bądź też na spotkania z teatrem. To w zależności od tego, jak to się uda kolokwialnie załatwić, jaki repertuar to będzie, być może na przemian, być może więcej będzie filmów, może więcej będzie spektakli teatralnych, to jakby ukaże się w praktyce. Chcemy w tym wystartować jeszcze w październiku. Chcemy także, w związku z tym, że tytuł zatytułowaliśmy to Klub Młodego Widza, chcemy tę ofertę dać naszym najmłodszym mieszkańcom za darmo. Wstęp będzie wolny, natomiast w związku z tym, że sala ma ograniczone swoje możliwości, prowadzimy po prostu karnety, wejściówki darmowe. Być może uda nam się w związku z tym też uruchomić coś, co możemy nazwać programem wolnościowym i nagradzać tych, którzy będą w tych wydarzeniach uczestniczyć w sposób jak najbardziej regularny. Następna propozycja to jest projekt Gra Muzyka, Współgra Plastyka. To jest projekt, który co prawda nie zdobył dofinansowania, ponieważ znamy już wyniki konkursu ogłoszonego w ramach projektu Tom Kultury Plus. Aczkolwiek postanowiliśmy go zrealizować w oparciu o środki własne, ponieważ wydał nam się na tyle interesujący,
i na tyle zaangażowaliśmy się w jego tworzenie wraz ze szkołą, ze zespołem szkół, że szkoda byłoby ten projekt odłożyć na półkę. To jest projekt, który ma przede wszystkim wyrównywać szanse plastyczno-muzyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej. To jest to, co Państwu mówiłem. Mamy po prostu te potrzeby dziecięce związane z aktywnością w ramach kultury zdiagnozowaną. Wiem dokładnie, jakie ta działalność jest oczekiwana ze strony dzieci. Przewiduje ten projekt udział zarówno naszych instruktorów, jak i nauczycieli z szkoły podstawowej oraz osoby zewnętrzne, a tak naprawdę staram się zaprosić dzieci, organizować im występ, wyjazd do teatru czy do kina w dużym mieście. Kolejną propozycją jest impreza, która już za tydzień jest zaplanowana, Oczyma Wyobraźni. To jest, podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Fantastyki Science Fiction w Kobrzegu. Właściwie to oni zwrócili się do nas, czy nie chcielibyśmy tę imprezę siebie zagościć. Impreza nazywa się Oczyma Wyobraźni i jest propozycją dla całych rodzin, a poświęcona jest grom towarzyskim w klimacie fantastyki i science fiction. To jest taka dziedzina, którą być może Państwo może się nie interesujecie, natomiast wiem, że ona cieszy się dużym zainteresowaniem, a do tego jeszcze bardzo silnie rozwija wyobraźnię. Szereg tam jest działań przewidzianych, zarówno gry planszowe, gry strategiczne, zajęcia też plastyczne, manualne. Wydaje mi się, że impreza powinna być ciekawa. Kolejna sprawa to są spotkania autorskie. Jeszcze w październiku zaprosimy Państwa na promocję toniku wierszy pana Juliusza Koźmińskiego. Następnie na promocję toniku wierszy pana Piotra Piątka, a także na wernisaż prac twórczości Soni Winelli, mieszkanki Bustanu Morskiego. Chcemy także jeszcze wzbogacić te spotkania dodatkowe związane z muzyką. Ale tu jeszcze może szczegółów nie będę wiedział, ponieważ trwają rozmowy.